Siemanko, obiecałem na fejsie, że wleci seria z falafelami z Warszawy i powoli raz na jakiś czas będę wrzucał teraz. Raz lepszy, raz gorszy, bo takie też się zdarzają, a falafel jak i mięso w kebabie, falafel falafelowi nierówny. Pewnie ktoś znów w komentarzach, pewnie pojawi się ogólnie masa cytatów z Kapitana Bomby, ale to śmiało, zawsze miło poczytać, natomiast dziś każdy, kto napisze komentarz i nie obrazi falafela, dostanie ode mnie serduszko. Możecie pisać polecenia, albo że falafel jest super i to miła odskocznia, bo ja tak myślę, wiecie, człowiek z czasem otworzył się na inne smaki, a to, że w kanapce przypominającej z pozoru kepsa nie ma mięsa, to wcale nie znaczy, że będzie to coś tragicznego. A czy dzisiejszy bohater był smaczny? Dziś na szybko, dziś jesteśmy w Kebab Kingu na ulicy Targowej w Warszawie. W tym miejscu pokazywałem już kiedyś różne kepsy i swego czasu w tym Kebab Kingu smakowało mi ogólnie to wszystko troszkę lepiej niż w pozostałych punktach, jak byłem prywatnie wcześniej. Nawet przed założeniem kepsona tutaj wziąłem sobie kanapkę w cienkim cieście z falafelem za 17 zł, sosy mieszane. Z pozoru na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykły kebab, ale w środku znajdują się małe kotleciki z ciecierzycy. I od tego właśnie zaczniemy. Ogólnie nagrywałem w tamtym roku koszari w Warszawie, gdzie jadłem falafel i byłem mega zadowolony. Tamten lokal można śmiało porównać do topowych kepsów, tylko w swojej dziedzinie. Natomiast dzisiejszy falafel to taka kula mocy, ale wśród falafeli. Wątpię, żeby przygotowywane to było w lokalu, a pewnie przyjeżdża z fabryki mrożone czy coś, czy z hurtowni, albo w lodówce i musi zejść w miarę na bieżąco. No i czuć, że to nie jest to ta jakość, co we wspomnianym przed chwilą lokalu, koszari. Całość była ciepła, natomiast kotleciki jakieś takie bez smaku, gorzkie, bez jakichś tam różnorodnych przypraw jak kiedyś. No takie to wszystko nijakie i sprawę podratowały tutaj sosy, które nadawały nieco charakteru, szczególnie ten ostry, który przejął kontrolę nad kubkami smakowymi i to on nadawał ton całemu zamówieniu. Tutaj wystąpił problem, jak i z wieloma kepsami, bo kanapka grillowana była jeszcze dość długo po nałożeniu składników i w środku warzywa były bardzo ciepłe. A to też taka moja bolączka. Też rzadko się spotyka, że placek podgrzewany jest przed nałożeniem składników, jak na przykład w Efesie. Zrobiły się z tego takie kluchy, a same warzywa jeden w jeden, jak w kebabie, w Kebab Kingu. Zresztą widać, co się tam znajdowało i mimo, że jadłem tam od razu po odebraniu, to w środku zdążyło to już wszystko zaparować. Placek bez efektu prażynek, nie był jakiś najgorszy, nie było to nic wyjątkowego, od taki średniak i jak całe zamówienie, które oceniam dziś na 4,5, niebawem kolejny falafelek, ale w tamtej recenzji będzie już trochę więcej pochód.